Traktat i nowy kodeks obyczajów. Dzisiaj już wszystko wolno. Dziewczyna może pierwsza zaproponować chłopakowi randkę. Dziewczyna nie podrywa wprost chłopaków, ale podrywa. Zdeterminowana dziewczyna może zaryzykować oświadczyny. No, a chłopcy wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia. Jak to jest? Jak to jest z tym kodeksem obyczajów? Otóż od zarania wysoką kulturą masz cela, jak baba z wesela. Chłopcom zależy, by dziewczyny ich kochały, a dziewczyny coraz częściej myślą o ślubie. Ślub to przecież bardzo, bardzo ważna rzecz w życiu. No i ona wiąże się z weselem, bo wszyscy chcemy się weselić. Wesele inaczej wygląda w mieście, inaczej wygląda na wsi, inaczej wygląda teraz, a inaczej wyglądało kiedyś. Pan młody ma do ślubu powody. Jednym z najpiękniejszych obrzędów jest wiejskie wesele. Muzykanci, chodząc od domu do domu, zbierają całą wieś i całą gromadą udają się pod dom panny młodej. Pod oknami druhen śpiewano. Wychodź, druhenko, wychodź, Kasieńko, na wesele czas. Będą tam grały, będą śpiewały skrzypce i bas. A kto się nie naje, kto się nie napije, pójdzie do dom w czas. Oj, dana, 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 da. Pan młody żegnał się z całą wsią i nie szczędząc przy tym łez, udawał się drogą do kościoła. A tą drogę do kościoła skracały różnego rodzaju piosenki. A ja jadę, jadę, wozy kołaczą. Jak moja Jaguś po tobie płaczą. Ada śpiewają, śpiewają sobie. Ada na smutek Jagusiu tobie. Hej! Kochana żono, uroczyście przysięgam, na świadków biorąc gości, że kochać cię będę mocno i dochowam wierności. Nigdy złego słowa nie powiem o teściowej, oddawać będę wypłatę. Przyrzekam uroczyście, że nigdy się nie skuszę, na wędrówki po barach z kumplami nie ruszę. Chętnie będę z tobą śniadanka jadł w łóżku i wielkiej podzięce całował po brzuszku. Wszystkie kobietki odstawię na stronę, do końca życia będę kochał tylko żonę. A gdybym słowa nie dotrzymał, sprowokował łzy niewieście, niech mnie ukażą sprawiedliwi teście. Uroczyście przysięgam tobie, że nie zawiodę cię nigdy, wstydu ci nie narobię. I nawet gdybyś był pijany, nigdy nie odwrócę się do ściany. Nie będę się z tobą bić, nie zapuszczę żurawia do portfela twego i nie sięgnę poza skórniaki aż do pierwszego. Troskliwą opieką czule cię otoczę i na skacowaną główkę gąbką czoło zmoczę. Po balance z kumplami nie będę ci cię spowiadać i smaczne siadanka do łóżka podawać. Ponadto przysięgam tobie, tyle dzieci ci urodzić, ile w pocie czoła potrafisz mi zrobić, a gdybym cię zawiodła, zmarnowała życie, życia choć kawałek, niech mnie ukaże sprawiedliwa teściowa i w jej ręku wałek. Młoda panna wiodła prym, za nią szli rodzice, krewni, a na końcu cała wieś. Powrót odbywał się bez żadnego porządku. Przed domem panny młodej matka świętym obrazem, chlebem i solą witała nowożeńców, życząc im dostatku i szczęścia. Ceremonia powitania odbywała się oczywiście wśród ogromu łez, ale to były łzy szczęścia, łzy wzruszenia. Każda para młoda będzie kiedyś stara. Szkoda! Izba, w której odbywało się wesele, była odświętnie przystrojona. Na stołach stały miski, kubki. Oczywiście na pięknie przystrojonym stole
pokrytym białym obrusem. Jedzenie roznosiły kucharki, które z dala oznajmiały, że niosą jadło. Śpiewały: niesiem jadło z ryżem, a w nim kurę z pierzem. Opierzone stare flaki, jedźże taki siaki, niesiem miski tłustej jagły, by se chudzielce podjadły. Za swoją pracę kucharki zbierały pieniądze, śpiewając. Ta powoli, powoli, da od stołów wstawajcie, po 3 grosze za potrawę, da kucharkom, dawajcie. Wesele przeplatane było tańcami, zabawami, typu chodzi lisek koło drogi, przepióreczka albo świnka. Gdy wybiła północ, kobiety wyprowadzały pannę młodą, nakrytą białą płachtą. Rozpoczęła się bitwa między kobietami a mężczyznami. Bitwa najczęściej kończyła się porażką kobiet, a młodą mężatkę prowadzono i tak jej śpiewano. A już ci to już, po wianeczku tuż, kornet wity, czerpiec szyty, a dla ciebie przyzwoity to na głowę wyłóż. Osłaniano wtedy białą płachtę, a młoda mężatka miała wtedy czepiec na głowie i zaczęto zbierać dla niej pieniądze. Śpiewano wtedy chmiela, a panna młoda już tańczyła tylko w kole. Jeśli ktoś chciał z nią zatańczyć, musiał do tego koła wejść, a koło było strzeżone przez druhenki. I w ten sposób trwała zabawa. Następnego dnia przenoszono pannę młodą do domu wraz z wianem, do domu pana młodego. I tam trwała dalej zabawa. Co kraj, to obyczaj. Na całym świecie odbywają się różnego rodzaju wesela. I w każdym kraju jest inny. Ale u nas najczęściej stroje państwa młodych są piękne, dekoracyjne. Może w Indiach jest to najbardziej ciekawe i niezwykłe, ale młodzi wszędzie, na całym świecie pragną zaprosić na swoje wesele cały świat. I też panuje ogólna radość. Ale jest jedno wesele, które nie było takie radosne. Na tym weselu był złoty róg, był chochoł. I ktoś tam powiedział: miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się jeno sznur. Jest to taka alegoria do Polski. Do Polski, która jest stroczona krwią, obnażona, cierpiąca, woła o ratunek. No a w postaci dramatu Wesele Wyspiańskiego, a wyreżyserowany przez Wajdę, pokazują tą opłakaną sytuację. No i jest jednak szansa uniesienia ojczyzny. Złoty róg i poświęcenie jednego z drużby, Jaśka może wybawić całą Polskę. No i ten Jasiek, niby głupi, niby nie głupi, wszędzie głupi Jasio, jest fajny, bo wychodzi obronną ręką z opresji. I wraz z rogiem ginie ta jedyna szansa. No i bardzo dobra jest aktorska gra. Bardzo dobra jest aktorska gra.
właśnie weseli, no to pamiętajmy o tym, co wynika z naszego działania. Czy jeśli tak zrobimy, to będziemy radośni, a jeśli tak zrobimy, to czy też będziemy radośni? Wesele jest wypadkową pewnych poczynań, a najbezpieczniej trzymać się tradycji. To by było na tyle. Bądźmy weseli, bądźmy uśmiechnięci. Bądźmy weseli, bądźmy uśmiechnięci. Bądźmy... Thank you.